Mówił na samym początku, zostały też przyznane nagrody w różnych kategoriach, tak? Bo były różne konkursy. Lepiliśmy bałwana? Tak. Pilnowaliśmy czystości w pokojach? Tak. Robiliśmy plakaty? Tak. No właśnie, i wiele innych rzeczy. Pisaliśmy listy do misjonarza. No i spośród tych waszych prac zostały wyłonione najlepsze. No i dla tych, którzy się najbardziej natrudzili, starali, no są też jakieś nagrody. Jest w moim kwali teraz ogłoszenie, że bardzo długo nie ma będę. Nie mówię, że będę mój drogi. Dobra, wystarczy? Duże dziecko. To jest uwaga, uwaga. Tu pani tylko was młodszych, ale też młodzieży. I pewnie to była też jakaś większa trudność, że na dwa budynki, dlatego bardzo serdecznie chcę podziękować siostrze Bożenie, która... Dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość do nas, młodzieży i dzieci, a także za słowo skierowane do nas i które nas jeszcze uduchowiło jeszcze bardziej. Ja już wiem, przepraszamy. Kasia, taka niewyspana chodziła, bo się pewnie tego wierszyka całą noc uczyła. No i jeszcze chcemy też przeprosić, które wyniknęło z naszej strony. No bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To mi się gdy jest do nas do rodziny. Tak, to jest Ilaila. Ilaila. I my chcemy też księdzu jeszcze zaśpiewać. Tak chcecie zaśpiewać? Piosenki. Bardzo niech się do twarzy odrazi. Niech się do twarzy odrazi. Dajcie spokój. Maszynka do golenia. Ale jutro się złagodę. Jutro się odrazi. Nie bój się. Uwaga, uśmiech! Czekaj, patrzymy! Wszyscy! Wyjazd! No! Uwaga! Pan posłał do Dawida proroka Natana.
Ten przybył do niego i powiedział: pewnym własnego bydła, czym mógłby posłużyć gościowi, który doń zawitał. I odnów we mnie moc ducha, nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Moi kochani, kto uważnie słuchał dzisiejszej Ewangelii, to myślę, że może się w niej bardzo konkretnie odnaleźć. Piękne słowo nam Pan Bóg daje dzisiaj na nasz powrót do domu, na zakończenie naszych rekolekcji. Słyszeliśmy o apostołach, którzy co robili? Co robili? Płynęli łódką z jednego brzegu na drugi brzeg. Można powiedzieć, moi kochani, że pracowali z Panem Jezusem, trudzili się, głosili Słowo Boże, no i chcieli się przeprawić na inne miejsce. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.